No oczywiście, że jest pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Bardzo inspirowała mnie biografia Milesa Davisa, która była takim głosem samego Milesa napisana jak gdyby. I to było dla mnie takim priorytetem, żeby spróbować w ten sposób dotrzeć do Andrzeja, żeby to był jakby jego głos wewnętrzny. I zastanawiałem się, jak się przygotować na to pierwsze spotkanie. I myślałem o tym długo, bo przesłuchiwałem płyty Depresu, Holito i tak dalej, i tak dalej. Ale wiedziałem, że to nie ma być o Holito i Depres ta biografia, tylko to jest o nim. To ma być jego wewnętrzny głos. I pierwszy takiego SMS-a mu wysłałem, nawet dzisiaj sprawdzałem, to było, że chciałbym zacząć, żeby uruchomić tą jego wyobraźnię, tą wewnętrzną, że to nie będzie pytanie, odpowiedź, tylko że to ma być jego taki strumień świadomości. Też byłem po filmie świetnym dokumentalnym o Davidzie Bowie, gdzie była pokazana jak gdyby artysta od wewnątrz, prawda? Nie to, co kto o nim myśli, co zrobił, tylko co jest w nim w środku, prawda? I zapytałem go, Andrzej, czy miałeś jakiś taki sen w życiu, który się przewijał, który wraca i tak dalej. No i on odpisał mi tak bardzo krótko z takim jego właśnie góralskim, krótką odpowiedzią, nazywam to góralski haiku, że nie, ja nie miałem snów, ale miałem takie wizje, takie widzenie jako dziecko w przedszkolu i jak przyjdziesz, to ci opowiem. No i otwarliśmy tą książkę od takiej wizji, kiedy on opowiada, że jak był przedszkolakiem, było leżakowanie, każdy z nas to pamięta. Zobaczył nagle białą postać, która chodzi po tym pomieszczeniu, w tym przedszkolu, wszyscy śpią, patrzy, leżakuje, on tylko ją widzi. I on w dorosłym życiu zdał sobie sprawę, że jest to postać Piotra Borowego, czyli tego jednego z apostołów Orawy. I ten rozdział pierwszy nazwaliśmy Wykąp się w głębokim dziecinnym śnie. To jest tekst wzięty właśnie z Emila Kowalczyka. I to nas prowadziło w jego świat wewnętrzny. Ta postać, Emil Kowalczyk też, ale Piotr Borowy, i to wprowadziło nas tą Orawę, czyli w to środowisko, gdzie on wyrastał, w te postacie wielkie. I tak zaczęła się ta opowieść taka jego wewnętrzna. Ja go słuchałem, te sesje, może jest teraz, albo później będzie okazja, no, spotykaliśmy się systematycznie po 4-5 godzin, gdzie dawałem mu szansę właśnie na takie długie wypowiedzi, które potem trzeba było sprawdzać nazwiska, bo potem się już pojawiała Norwegia, ale też te postacie Orawy odkrywałem. Także to była taka wielka przygoda i taka wielka podróż w jego życie. No bo to niesamowite, dlaczego w ogóle dzisiaj rozmawiamy o Andrzeju Dziubku. Ja może, że uzupełnię tą wypowiedź, to powiem tak, że pewnego razu w Norwegii Dziubka płyta, prawda, została wybrana płytą stulecia, rock'n'rollową płytą. A my tutaj na Orawie jesteśmy i na Orawie, i w Polsce, i w ogóle musimy o nim pamiętać, bo on niesamowite rzeczy robił, a szczególnie łączył to z kulturą regionalną. I z tym, co pan mówił, wyrósł z tej, ta wizja jego, no niesamowita rzecz, o której się dowiaduje. Niesamowita rzecz. On śpiewa taki tekst, nie? Co mnie tak dzierży przy tobie, Orawo, nie? To kwintesencja przywiązania do kultury regionalnej, do kultury, z której wyrósł, do korzeni, nie? Albo taki filmik, gdzie prezentuje te orawskie korzenie, nie? Czyli wyrwane drzewo na sprzed kościoła w Jabłonce, nie? To te korzenie i coś pięknego. Proszę powiedzieć, czyli będzie to opowieść, biografia opowiedziana przez Andrzeja Dziubka. Tak, dokładnie. Ta biografia jest... tytuł dokładnie brzmi Elektryczny Baca, Andrzej Dziubek. Autoryzowana biografia z tego względu, że wszystkie te wypowiedzi jego, które zapisywałem i które uzupełniałem, później wspólnie po redakcji przeglądaliśmy, uzupełnialiśmy. No i też tutaj chciałbym od razu uprzedzić, bo tak jak pan redaktor wspomniał, epizodów z jego życia, postaci, które się przez jego życie przewinęły, jest tyle, że ta biografia by nigdy nie była ukończona, bo to jest po prostu na tysiące
prac magisterskich, doktorskich i tak dalej. Mnie zależało na tym, żeby złapać tą kwintesencję jego życia. To nie jest praca doktorska, naukowa, w założeniu to miała być taka żywa opowieść jego samego, prawda, o swoim życiu, jak on to widzi, jak on to przeżywał. No i na tym się skupiałem, żeby oddać jemu głos jak najbardziej, a z tym swoim słowem, swoją redakcją dopełnić pewne te jego wypowiedzi, bo jak wiemy, jak się szuka na przykład wywiadu z nim, takim na żywo, no to jest bardzo mało, bo Andrzej jest też takim człowiekiem, który bezpośrednio wypowiada swoje myśli bardzo krótko, bardzo stanowczo, no i zamykając pewien temat, od razu odcinając. Prawdziwy przykład ślebodnego, czyli wolnego górala, nie? Tak, dokładnie. No to jest ta wolność. I tutaj też myślę, że moje pokolenie, pana na pewno i poprzednie pokolenia pamiętają też taki słynny film Czysta mil do nieba, oparty o ucieczce dwóch chłopaków pod tirami do Szwecji. To było chyba bodajże w 1989 roku ten film wyszedł. Ja pamiętam, jako młodzi, żeśmy się zachwycali, no bo to jeszcze ten system właśnie totalitarny, komunizm u nas w Polsce, i te przejawy wolności były poszukiwaniem. Andrzej uciekł w 70 roku, dużo, dużo wcześniej, 20 lat do tyłu, i myślę, że to też jego życiorys jest fantastyczną kanwą do opowiedzenia historii filmowej, no bo jego biografia naprawdę jest tak ciekawa, tak intensywna, że spokojnie powstałoby jakiś dobry scenariusz filmowy, który nigdy się nie ukazał do tej pory. No i też to też było dla mnie takim impulsem, że no taka postać, tak jak mówimy, no płyta XX wieku w Norwegii, prawie 50 nagranych płyt przecież, tak, z Depress, Holito i solowych, różnych takich singli, wiele, wiele koncertów, no i tak naprawdę kilka wywiadów, dyskografia niesamowita, kilka wywiadów, no i nie ma nic takiego bardziej obszerniejszego, gdzie byśmy mogli tak naprawdę poznać, o co temu facetowi chodzi, prawda, co tam w nim siedzi. Artysta, no i, tak. W ogóle artysta pełny, bo oprócz tego, że doskonale śpiewa i w ogóle komponuje i tych płyt jest masę, to też pięknie maluje, no. Znaczy, jest malarzem niesamowitym. Przekaz to pan niech opowie. Tak, no to już jest jak gdyby obecny czas, kiedy on najbardziej skupia się na twórczości, na malowaniu. No i ostatnie jego właśnie wystawy, obrazy, no też mnie ujął tym, że będąc w Norwegii, też nasiąkł takim nurtem właśnie ekologizmu, dbania o naturę, bo Norwedzy bardzo do tego dużo uwagi przywiązują. Andrzej zresztą ukończył też Akademię Sztuk Pięknych w Oslo. I no, gdy tak pomyślimy, my jako każdy z nas jest praktycznie kierowcą i tych samochodów, pogodziliśmy się z tym. On mieszka przy takiej ruchliwej trasie na Chyżne i tam dalej na południe Słowacja, Austria. I on tak naprawdę no, ujął mnie tym, że do swoich obrazów wykorzystuje zwierzęta, które są rozjechane przez tiry. Tak. Na przykład znajduje tam przejechaną właśnie, czy to jakąś łasiczkę, czy kota, wyprawia te zwierzęta i to stanowią one kolaż do jego obrazów. I to jest to mocne, ale tak naprawdę daje do zastanowienia, że my w tym pędzie tak naprawdę zapominamy o tym, co najważniejsze, że my wyrastamy przecież z tej natury i sami sobie robimy krzywdę, zabijając tą naturę. Także no, ta jego twórczość jest bardzo głęboka, można powiedzieć. Taki prawdziwy, bo pan tu mówi o ekologizmie, wyrosłem tam z Norwegii, ale to taki prawdziwy góralski ekologizm, bo taki od razu po prostu pięścią w nos, żeby pokazać światu. Tak, żeby przyłożyć mocnym strzałem bez i zwrócić, bez niuansu, zwrócić uwagę, po prostu jest problem i trzeba go pokazać. No i no, myślę, że to tak, trzeba to przemyśleć, tą jego twórczość. To nie jest tak, że łatwo popatrzeć i ocenić, a jakiś tam, kurczę, dziwny wybryk, tylko to naprawdę ma jakieś takie głębsze podłoże, nad którym no, trzeba pomyśleć i przede wszystkim też zajrzeć w głąb siebie i sprawdzić swoje człowieczeństwo. No pięknie, czyli w tej biografii przeszliście, bo ja wrócę do tej biografii, która tuż
już jest w drukarni, tak? Co się z nią dzieje? To już jest. Znaczy, my jesteśmy dzisiaj z dniem 30 lipca, także już ta pozycja, możemy powiedzieć, jest, bo już jest dostępna na stronach wydawnictwa Astraja. Będą też spotkania promocyjne, ale myślę, że będzie okazja jeszcze o tym powiedzieć na koniec. Ale wracając jeszcze, tak jak wspomnieliśmy, są różne rozdziały. Piękny też rozdział następny jest Apteka pod Zbawicielem, bo to jest miejsce, z którego Andrzej wyrósł. Tą aptekę mieli jego przodkowie. Wcześniej jeszcze też tam były wspaniałe postacie związane. Moja nie pierwsza apteka w ogóle na Orawie. O, dokładnie. Apteka pod Zbawicielem, teraz nazwa jest Niezapominajka, troszkę się zmieniło, ale to właśnie też pokazanie, z jakiego środowiska on wyrósł. Celowo też wspomniałem ten film 300 mil do nieba, bo tam jest pokazana historia dwóch chłopaków, którzy wychodzą z takiego domu, gdzie ojciec jest nauczycielem. I on wręcz zachęca te dzieci, żeby do tego, żeby nie wracały, żeby faktycznie dopinguje im, żeby tam zostały na tym zachodzie, bo sam jest zgnębiony przez tą historię w szkole. A tutaj mamy sytuację odwrotną. Andrzej wyrasta z domu, gdzie ojciec był szanowanym lekarzem, ale też działającym w tym ustroju, który był. Andrzej, tak jak mówi, miał wszystko właściwie, mógł mieć zapewnioną przyszłość, ale jego interesowały chłopskie dzieci, on się bardziej wolał kolegować z chłopakami z podwórka niż z jakąś tam klasą inteligencką. I tu jest ucieczka, która jest tak naprawdę ucieczką do wolności podwójnie rozumianej, bo jest to raz, że ucieczka z kraju w kierunku zachodu, z kraju wtedy w systemie właśnie komunistycznym pod patriarchatem ZSRR. Ale też taka wewnętrzna ucieczka do poszukiwania siebie, do poszukiwania wolności poprzez, myślę, twórczość, bo ta muzyka była takim chyba. Tak, w ogóle jak można mi dodać, ja miałem już nie dodawać nic. To jest taka ucieczka przez zasieki, mury do wolności. I taka prawdziwa ucieczka przez te zasieki. No sam nie wiem, czy panu opowiadał całe przejście przez Czechosłowację. Tak. No to jest rozdział mapa do wolności właśnie. To się brało się z tego, z mapy, którą on studiował przez kilka miesięcy, zanim oni uciekli z kilkoma chłopakami. Ale te wspomniane zasieki, on właśnie jak opowiadaliśmy, rozmawialiśmy, on mi rysował te zasieki. Są w tej książce też właśnie rysunki Andrzeja, które ilustrują tą książkę. Właśnie ręcznie rysowane notatki przez niego w trakcie rozmów. Myślę, że to też stanowi walor tej książki. I pokazuje właśnie od razu takie wyrażone na bieżąco przez niego emocje. To jest rozdział chyba najdłuższy w tej książce, bo on po latach też wraca do tego bardzo szczegółowo i sam mówi, że jest sam zdziwiony tym, jak on teraz to dobrze pamiętał. Tą ucieczką on opowiada takie fragmenty, może zdradzę nawet, żeby to zachęcić do czytelnika, jak już przeszli kilka tych zasieków, już uciekli jakiemuś patrolowi i nagle jest taka cisza, idą gdzieś tam przez las i nagle robi się taki wielki szum, jakby wybuchła bomba. Dla nich w głowie to była bomba, a to była po prostu startująca do lotu kaczka. Także tak zbudował to napięcie, tą opowieść, że kaczka, która zrywa się do lotu, nagle wydaje nam się, że ktoś do nas strzela, tak. Prawda? Ale to jest. Wielkim przeżyciem było takie, taka ucieczka. No. Niesamowite. No i potem kolejne rozdziały poświęcone jego młodości w Norwegii, czyli już, a też potem ważny rozdział też w obozie dla uchodźców w Austrii i tak dalej. To są bardziej już może znane szczegóły i takie też bolesne w jego życiu, bo jak wiemy, on tam stracił trzy palce, chcąc być gitarzystą, troszkę mu to plany pozmieniało, ale nie ograniczyło jego życia. No i potem całe rozdziały poświęcone właśnie, ja to nazwałem Dziewiczy Ląd, bo on tak naprawdę nazwał ten przylot do Norwegii, przybrał datę jako swoich drugich urodzin i tak to postrzegał. Wiele osób do dzisiaj myśli, że on wtedy się urodził, kiedy on tam przybył do Norwegii, bo tak podaje datę urodzenia drugą. I potem właśnie całe te też obraz jego dojrzewania, bo on uciekł w wieku 16 lat, czyli to jest taki okres, kiedy człowiek tak naprawdę dojrzewa. Wyszedł z tej Orawy, miał ten rdzeń, który do niego do dzisiaj pozostał i do którego wraca, ale też pokazane to jego dorastanie wśród tej młodzieży norweskiej. Tam wiele perypetii i poważnych, i tragicznych, i śmiesznych, jak to w jego losie. I przede wszystkim, tak jak wspomniałem, doskonały materiał na film, bo jego życie cechuje się tym, że ma
no, bardzo wiele punktów takich zwrotnych, czyli wydaje nam się, że już jest, dochodzi się do czegoś, a tu nagle jest ciach, przestawienie o 200, 360 stopni i zmiana rzeczywistości. Jak na przykład taka historia, kiedy dostał informację, no, w czasach, kiedy jeszcze nie było internetu, telefonów tak dostępnych, prywatnych, dostał informację, że jego ojciec jest umierający, żeby pojechał do kraju. No i on jedzie z całymi perypetiami do kraju w latach 80. do umierającego ojca, przyjeżdża do Jabłonki, ojciec mu macha zdrowy z balkonu. Okazało się, że to jest fałszywa informacja na tego typu historie. Tak, tak, tak. To niesamowite. Zapowiada się bardzo ciekawe wydarzenie, moim zdaniem, bo człowiek niezwykły. Proszę mi powiedzieć, czy już zaplanowane są jakieś spotkania, żebyśmy mogli Tak, przybyć. Planowanych spotkań było więcej. Na razie w tym momencie mam potwierdzone dwa i są to dla mnie dwa ważne miejsca, bo oczywiście premiera internetowa już jest, na portalach społecznościowych są informacje, bo jest to nakład autorski też, może warto tutaj wspomnieć, że nie jest to wydawane komercyjnie, ta biografia jest w małym nakładzie, także ograniczonym, bo jest to z moich prywatnych środków. Sam jak gdyby musiałem tutaj dbać o prawę też promocyjną tego w tej publikacji tego wydarzenia. 29 lipca zapraszam na rynek w Żywcu podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Będzie stoisko, gdzie będzie można się ze mną spotkać. Może jeżeli Andrzej będzie dostępny, to też go zabiorę na to stoisko, żeby mógł podpisać kilka książek. 30 lipca na Orawie, czyli to też dla mnie ważne, podczas Święta Borówki. Zapraszam też do Muzeum właśnie Orawski Park Etnograficzny. Podczas dużej imprezy plenerowej będę też miał stoisko, gdzie będą te książki dostępne. No i przede wszystkim, tak jak wspomniałem, w księgarni internetowej Astraja. To jest wydawnictwo, które jest mi bliskie i bliskie tej książce, bo tak naprawdę zajmuje się właśnie tematyką góry, muzyka, religia, czyli to są też trzy rzeczy ważne w życiu Andrzeja. I myślę, że jest to odpowiednie wydawnictwo i ma odpowiednie sąsiedztwo też właśnie tutaj całej oprawy naszego południa. Jest w dobrym towarzystwie ta książka. I no i warto, myślę, zapoznać się, bo jest to takie wydanie, tak jak wspomniałem, robione z myślą o tym, żeby to było do czytania, czyli żywa opowieść. Już ja też dzisiaj zachęcam, bo znając troszeczkę postać tak bliżej, nie tylko z muzyki Andrzeja Dziubka, to na pewno będzie to bardzo ciekawe, a sposób pisania pana też na pewno każdy słuchacz doceni, w sensie takim, że no po prostu będzie to niezwykłe wydarzenie. Jeszcze na koniec słowo, jakie czy do słuchaczy. Czy warto poznać postać Andrzeja Dziubka, czy nie? Myślę, że na pewno warto, bo tych z Państwa, no mam świadomość też, że są nowe pokolenia, które już nie znają jego muzyki. Dzisiaj to tak lubimy ludzi pokornych. A to jest człowiek niepokorny, szukający wolności i niezależności, przez to też niełatwym w kontaktach. I myślę, że wiele osób też ma różne z Andrzejem doświadczenia. Ale też postać naprawdę, no tak jak mówimy, no szereg lat działająca, do dzisiaj cały czas twórczy, działający, cały czas wydający, nagrywający, malujący. I też taką na zakończenie zachęcającą może opowieść powiem, że okładkę do tej książki odnalazłem, tak naprawdę czekała w lamusie 30 lat, bo w 1992 roku podczas koncertu w Łodzi Andrzejowi zrobił sesję zdjęciową Robert Laska. To jest taki freelancer, fotograf, który dokumentuje największe sławy polskiej muzyki rockowej. Jak Państwo odnajdziecie to nazwisko, to zobaczycie właśnie jakie fotografie, jakim osobom zrobił. I z jego archiwum wyszperałem właśnie elektrycznego Bacę, czyli Andrzeja Dziubka. Piękny wizerunek połączony z kolażem, kiedy on jest na scenie w stroju góralskim. I to jest takie, myślę, zobrazowanie jego osobowości twórczej, artystycznej. Także serdecznie zapraszam do zapoznania się z książką Elektryczny Baca, bo w niej znajdziecie Państwo wiele wskazówek, wiele odnośników do jego twórczości i można to naprawdę tą postać zgłębiać. Dziękuję pięknie za
rozmowę. Naszym gościem był pan Bartłomiej Dyrcz, pisarz, malarz, artysta, człowiek wielu talentów, dyrektor Kliszczackiego Centrum Kultury, autor książki Elektryczny Baca, opowieść o Andrzeju Dziubku. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na promocjach. Za wspólnie spędzony czas dziękuję prowadzący Maciej Motor, Grelog, żeby był taki ładny łącznik, to z urodzenia i tradycji góror babiogórski, Orawcy, Babiogórcy i Kliszczacy. Zapraszam uprzejmie na kolejną audycję za tydzień. Do usłyszenia, drodzy słuchacze.